Proszę przewodniczących sesji, pana profesora członkowskiego Andrzeja Członkowskiego z Warszawy, który będzie reprezentował siebie i żonę. Nic dziwnego, proszę państwa, tak się to robi. I pana profesora Jerzego Kotowicza też z Warszawy o poprowadzenie tej sesji. Witam państwa serdecznie, wszystkich dziękując organizatorom za zaproszenie. W swoim imieniu i w imieniu oczywiście pana profesora Członkowskiego. I chcę powiedzieć, że z tej sesji rozpasania seksualnego musimy wrócić na ziemię, a właściwie do apteki domowej. I to przedstawi pan profesor Krzysztof Zamorski, a później już do padaczki i do migreny. Na początku chcę poprosić pana profesora Krzysztofa Zamorskiego, który jest historykiem społecznym. Był przez długie lata dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest pracownikiem Uniwersytetu i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, oczywiście w Krakowie. Bardzo proszę, panie profesorze, i zobaczymy, jak wygląda u pana apteczka domowa. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj. Proszę państwa, ja tytuł troszeczkę zmodyfikowałem, gdyż przygotowując tekst, napotkałem na tyle różnych sposobów leczenia wybranych chorób związanych z objawami padaczki, że postanowiłem skoncentrować się wyłącznie na leczeniu kaduka. Kaduka, czyli po staropolsku padaczki. U kaduka wypadałoby zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. No mocno, ale chyba zaraz przychodzi nam na myśl, że to nie najszczęśliwsze, żeby wzywać diabła na początek. Dlaczego diabła? Sięgnijmy do słownika staropolskiego Samuela Lindego, gdzie kaduk oznacza pies, kat, diabeł. Równocześnie kaduk wiązał się z pewnym trybem postępowania prawnego, który był definiowany mniej więcej tak. Kaduk, prawo kadukowe, które, kiedy dziedzictwo próżno zostaje, tak iż się go przez rok i sześć niedziel nikt nie upomina, wtedy na króla przypada, to jest do onego sądu należy, któremu przypadało dziedzictwo i takowe prawo kadukiem jest zwane. Znaczy, gdy nie było dziedzica, to prawo decydowało o tym, że przechodziła własność na króla. Kadukiem jest jednak to, co dla nas najważniejsze. Nazywano nim epilepsję. Padaczka zaś obok najpopularniejszego w staropolszczyźnie określenia kaduk posiadała i inne nazwy. Nazywano ją chorobą rzucającą lub po prostu rzucawką, wielką niemocą, bożą kaźnią, niemocą świętego Walentego, paduchem, epilepsją. Łaciński termin morbus caducus znany był w Polsce co najmniej od XVI wieku. Zyskała też sobie ta choroba nazwę choroby sejmowej, a to z tej racji, że gdy poseł doświadczył padaczki, przerywano na ten czas obrady Sejmu, aż do chwili, gdy niemoc chorego opuściła. Od księdza Józefa Wadowskiego z jego sławetnego tłumaczenia Księgi Danielowej z 1699 roku Linde zaczerpnął informacji, powtórzoną potem przez Franciszka Bohomolca, że wręcz, cytuję, gdy kaduk kogo rzucił, zrywano Sejmy. Dlaczego choroba tak zwana sejmową? Oprócz ludzkiego odróżniano jeszcze kaduk koński, czyli końską niemoc, w następstwie nadmiernego operowania słońca. Dla nas najistotniejsze jest jednak to, by się przyjrzeć kadukowi jako padaczce. Powiem tak, że czytając te poradniki domowe, miałem wrażenie takie, które ma dzisiaj człowiek buszujący w internecie, bo one dosłownie odpowiadały temu. Te apteczki domowe to były przepisane ręcznie różne porady lekarskie, które znajdowały się w domach bogatszych mieszczan, w domach szlachty, czy niekiedy po parafiach. Można było powiedzieć tak, nie stać było ludzi na kupienie sobie księgi, bo to było bardzo drogie. Było też zbyt trudne czytanie zielników czy podręczników medycyny. Prościej było sięgać właśnie do takiego poradnika spisywanego przez wieki, którymi właśnie w niedostatku medyka snadno zdrowie człowiek poratować może. Ja w Bibliotece Czartoryskiej w Krakowie znalazłem 4 takie poradniki. Zacznijmy może od tego, co zrobić, kiedy przyjdzie kaduk. Jak państwo widzicie, tak wygląda, jak on jest zaczytany. To jest jeden z poradników.
Kaduk w poradach lekarskich czasów nowożytnych wbrew pozorom zajmował bardzo poczytne miejsce. W jednym z rękopisów zatytułowanym Apteczka domowa, tytuł jest podany w tytule mojego wystąpienia, jest sporządzony spis wszystkich chorób, na które lekarstwo można znaleźć. Wymienia się tam 229 chorób, wszystkich człowieczych, troszeczkę jest chorób dotyczących zwierząt, ale to niewiele. I teraz tak, kaduk jest wymieniany 19 razy. Ale proszę zauważyć, że równocześnie więcej uwagi poświęcano tylko gorączce, 39 zmianek, kamień, nie wiem o co mogło chodzić, 31 porad, chorobą żołądka, 31 porad, biegunce 27, podagrze 25, febrze 23, ranom 23, bólowi głowy 22, a potem zaraz jest kaduk. Już Seneca wprowadził do świadomości potomnych, które było przekonaniem powszechnym, że kaduk można rozpoznać najprościej tak. Których zwykł kaduk porwać, wcześniej miarkują się, że niemoc zbliża się. To znaczy, że jak sam człowiek dotknięty kadukiem miał rozpoznać to, że właśnie za chwilę nadejdzie ów atak padaczkowy. Stąd z racji rzucania na ziemię nazywano go również w Polsce paduchem, czy używano terminu rzucawka, a kadukus przecież po łacinie znaczy upadający. I to słowo kaduk jest znane nie tylko w języku polskim, ale jest znane w katalońskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, angielskim. Ale co zalecamy? Powszechną radą była próba zapobiegnięcia skurczom mięśni w napadzie. W tej materii stwierdzano, ludziom cierpiącym padająco chorobę albo kaduk, kiedy to złe przypadnie, naprzód palce u ręku albo dłonie, które zawsze w tym paroksyzmie ściskają chorzy, rozprostować mocą trzeba. Oto inny poradnik z kolei doradza. To rozedrzy mu rękę lewą, włóż mu do niej pieprzu jakiegokolwiek, co by był najtwardszy, a gdy chory on ściśnie pieprz, wtedy mu kaduk przestanie. W miejsce pieprzu można było też pomyśleć o włożeniu do lewej ręki roztartego imbiru. A tyle tylko, że imbir był bardzo trudno dostępny, on znajdował się w aptekach, ale też doradzano, że można włożyć papier, ale papier też nie był powszechnie dostępny w domach. Wyobrażano sobie, że kadłubkowi można przeciwdziałać też przez, ja tak myślę, bo państwo to skontrolujecie, rozszerzenie naczyń krwionośnych, bo mamy taką radę. Gdy kaduk dziecię albo stary ma, wtedy mu przyłożyć na ciemię talerz cenowy, czyli cynowy, rozgrzany, co by go strzymał. Ponadto można było, póki choroba nie ustanie, mózgiem z lisa boliczek i pod nosem skroni i ciemię smarować. Pomocno jest i pić olejek drzewa laskowego i pić jemioły dębowej. Wierzono w moc talizmanów. Radzono na przykład, aby człowiekowi kaducznemu pod nos podsunąć biały bursztyn. Biały bursztyn w okresie staropolskim, podobnie jak dzisiaj, był wielką rzadkością. Spełniał w tym sensie rolę siły magicznej. Siłą każdego talizmanu był wyjątkowy, była wyjątkowość, rzadkość i trudność do zdobycia. Oprócz talizmanu zalecano zabiegi, które medycyna zarzuciła w epoce industrialnej, czyli okadzanie. A w przypadku kaduka zalecano na przykład, by gorczycę pod nosem kurzyć, a on dym się ciągnąć jest bardzo dobre lekarstwo takim ludziom. Uważano ponadto, że dobrze jest chorego w napadzie kłaść na poduszce rucianej, czy picie gorycznego nasienia sokiem ogrzanego. Podobnie picie kobylego mleka miało mieć dobry wpływ na kaducznych. O ile picie soku z rucianego z racji wartości samej ruty, wartości zdrowotnych, o której wiemy, która jest wykorzystywana dzisiaj również w farmakologii, o tyle o co mogło chodzić w tej poduszce? Być może chodziło o olejki eteryczne, które ruta z siebie wydziela. Jak to można było zrobić? Można sobie tylko wyobrazić, że zapewne radzono, żeby wypełnić poduszkę rutą i podłożyć pod głowę człowiekowi, który ma atak kaduczny. Jak kaduk leczono? W medycynie tradycyjnej samo podawanie leków nie powinno się odbywać byle jak i o jakiej porze i w nieważnym jakiej ilości. W długotrwałym leczeniu oba te elementy były bardzo ściśle określone. Jeśli idzie o porę podawania mikstur i dokonywania zabiegów, wiązano ją najczęściej z fazami księżyca.
przypadku zaś dawek starano się je dopasować do wieku i do wagi pacjenta. Przepisów na leczenie kaduka było wiele. Można na przykład znaleźć informację, znaczy w ogóle był lek, który w całej Europie od średniowiecza po koniec czasów nowożytnych spełniał funkcję leku podstawowego na bardzo wiele chorób. Takim lekiem był mitrydat. W Rzeczpospolitej mitrydat utożsamiany był powszechnie po prostu z drjakwią. Często spotykamy zastępczo informacje o teriaku. Teriak zwano drjakwią rzymską albo wenecką. Mitrydat występował w różnych odmianach, już opuszczę jak go przygotowywano, ale wiemy o tym, że służył i na atak padaczki i w czasie choroby morowej. Na przykład w 1708 roku w Toruniu sprzedawano takie ampułki w ampułkach drewnianych po 3 gramy tego specyfiku i to kosztowało 3 grosze. Z kolei nazwa teriak, którą moje poradniki zalecają na stosowanie w przypadku kaduku, wywodzi się od greckiej nazwy żmii, toterion. Sam teriak powstał w starożytności jako antidotum na truciznę i jako antidotum na ukąszenia przez żmiję. Lek ten miał stworzyć lekarz Nerona Andromach z Krety. Podobno on sam użył do tego aż 89 rzadkich składników. Stworzenie leku nie było proste. Był niezawodny do wszelkiej aptekarki, musiał być stworzony przez oczywiście bardzo ważne narzędzie dla każdego aptekarza, jakim był moździerz. Po powstaniu takiej masy, którą z tych składników uczyniono, za chwileczkę Państwo zobaczycie, jak te masy czyniono, musiał być włożony do glinianych garnków, tak radzi tutaj autor, i zakopany na kilka tygodni. Kiedy skamieniał, podawano go ponownej obróbce i dzielono na porcje. Wierzono, że ma on moc purgatoryjną, oczyszczającą. To jest jeden ze sposobów wiary, że czy przy dotknięciu dżumą, czy przy dotknięciu kadukiem, ma być taki rodzaj oczyszczenia. Driakiew rzymska, cytuję źródło, albo wenecka, na żółtą chorobę, na kaduk, na zaziębienie w drodze, na zawrot głowy, krwią plującym, zerwanym, szoskającym, zarażonym kołtunami, zapowietrzonym, na macicę, chorym na poruszenie, na przełaknienie, na destens, na paraliż, na drżenie serca, smarować na aprehensyją i czarownym pokarmem grzybami zepsowanym, melancholikom pomocna. Ten teriak był najpowszechniejszym zresztą z leków i był jednym z najpowszechniejszych mikstur. Zalecano by go podawać, czy chorym na kark, taki gotowy lek, w bardzo ograniczonych ilościach. I tak, zalecono na przykład, że by podawać tyle, ile waży 9 ziaren pieprzowych. Choć sugerowano, że jeżeli będzie to dorosła osoba, to nawet można dać do 19 ziaren, równowagi wagi 19 ziaren. Ponadto doradzano też, by dzieciom dawać nieco mniej. Zdawano sobie sprawę z tego, że kaduk ma swoje nawroty. Nie znalazłem w żadnym z poradników informacji, że jest kaduk nieuleczalny. Raczej cechą wszystkich rad dotyczących leczenia kaduka jest przekonanie, że każda z nich jest skuteczna na swój sposób. Czasami jednak trudno zrozumieć skojarzenia związane z użyciem niektórych leków, które doradzano. Nie jestem na przykład w stanie dodziec podłoża symbolicznego związku mięsa wilczego i leczenia padaczki. Sprawa jest z antropologicznego punktu widzenia bardzo ciekawa. Przychodzi oczywiście na myśl to, że kaduk jest chorobą diabelską, jest chorobą czarną, ciemną, agresywną. W tej sytuacji mięso z serca wilka czy smalec z wilka będą swoistym antidotum na ciemne siły stojące za chorobą świętego Walentego. W tej kwestii cytowana tu często apteczka domowa nie zostawia żadnych złudzeń, gdy radzi. Na kaduk daj chorującemu jakąkolwiek i z czymkolwiek serce wilcze zjeść. Sadłem wilczym pomasz grzankę i daj jeść. Na podobnej zasadzie można było spożywać spalonego kreta. Serce wilcze można było też podawać w wersji ususzonej, przy czym w tej postaci zalecano je również na biegunkę. Oprócz diety doradzono też inne środki. Zaradzono środki bardziej wymyślne, jak na przykład sporządzanie mieszanki ze skorupy jaja zmieszanej z kością z czaszki człowieka.
i z kością twardą z głowy karpia. Zapewne wszystko to należało utłuc w moździerzu i rozpuścić. Należało je ususzyć, na prok stłukszy podać, bo one kadłub leczą. Z tego samego zakresu, czyli lekarstw sporządzanych na bazie kości, warto wspomnieć, że pomocnym na kadłub miało się okazać wymieszanie prochu z rogu wołowego z tłustością bobrową. Za chwileczkę będziemy jeszcze o tym mówić. A to zaś dobrze było wcierać w skórę chorego. Ciekawy bardzo poradnik, z którego zasobów już przychodziło mi tutaj korzystać, jest zatytułowany Lekarstwa różne na rozmaite niemoce i choroby dla poratowania zdrowia ludzkiego w nagłych przypadkach. Przy tym i sposób, jako tych mają być używane i przygotowane, przydane są lekarstwa opisane, rozmaite choroby bydlęce i na konie. I tam jest cały ciąg leków, które są zalecane w chorobie świętego Walentego. Na kadłub remedium według tego poradnika było między innymi noszenie przy sobie rogu łosiowego i picie z niego. Doradza też ten poradnik sporządzenie napoju, cytuję, z węgli, które w lecie znajdują się pod piołunem. Znowu należy sobie przypomnieć, że niezależnie od trujących, tam jest tujon, leczenie, licznicze właściwości piołunu są powszechnie znane i dzisiaj. Poradnik zaleca sporządzenie naparu z węgli, choć tu zapewne okłącza piołunu. Dzisiaj ziele to jest zalecane w przypadku braku łaknienia, w rekonwalescencji, anoreksji, w przewlekłym mierzycie żołądka i jelit, szczególnie z towarzyszącym im zmniejszaniem wydzielania żółci soku żołądkowego. Przy czym sporządzenie napoju z węgli nie jest proste i przypomina nieco szykowanie mitrydatu czy terionu, zważywszy na wymyślne ingredienty. Omawiany tu poradnik daje taki przepis stosowany na proszek. Proch złota nierobionego, jednorożec, piwonia pod piołunową terra sigillata, jemioła dębowa, koral, bursztyn biały, perła, karpiewa, czyli karpiowa kosteczka jedna, co nad okiem bywa, to zetrzeć na proch pół miara. A na mnie ma być złota i jednorożca, a węgla ma być tak wiele, jako tego wszystkiego. Daftowanie proszku jest ściśle określone. Należało go podać w łyżeczce, rozpuszczony w wódce cyprysowej albo lawendowej. Białogłowy i dorosły człowiek mieli brać ten specyfik na każdą kwadrę księżyca przez 2 miesiące, na każdym nowiu zaś dzieci tylko i wyłącznie na nowiu. Jak łatwo zauważyć, kwadry księżyca i nów nie były czymś mało znaczącym dla ludzi w czasach nowożytnych. Nie tylko określały stosowny czas do opuszczania krwi, ale pojawiały się momenty stosowane do terapii w innych chorobach właśnie przy kadłubku. Bywało też, że miało istotne znaczenie dla pory sporządzania lekarstwa. Weźmy na przykład poradę zapisaną w najpóźniejszym, już XIX-wiecznym poradniku, samego początku XIX wieku, ale wyraźnie odnoszącą się do zaleceń wielowiekowej tradycji. Oto bowiem szykując miksturę na kadłub stosowną, na schodzie miesiąca, czyli pod koniec miesiąca, po czym do tego octu z kocimi strojami, należało złapać kocura i okapłonić go. Czyli dokładnie pozbawić męskości. Następnie te kocie stroje wyjąć i wziąć octu winnego i te włożyć w ocet. Po czym do tego octu z kocimi strojami należało dodać spory kawałek korzenia piwonii polnej oraz 9 kawałków pęków piwonii przed rozkwitem. Po uprzednim, dokładnym ubiciu i wymieszaniu całości. Tak powstałą octową miksturę należało wlać w garnek, przykryć pokrywką, szczelnie zamknąć, oblepiając ciastem szczeliny pokrywki. Ważyć to wszystko trzeba było na wolnym ogniu, aż połowa uwrze. Po takim to gotowaniu można było dodać jeszcze paciorków piwoni, utrzeć trochę rogu łosiowego, no i można było, cytuję, dać pacjentowi wypić, a jeżeli by przykre było, może cukru trochę. W całej zalecanej terapii kadłubowej nie brakowało widać też elementów czarodziejskich, czy wręcz magicznych. Najbardziej chyba takim kategoriom odpowiada przepis, który nakazuje urżnąć o wschodzie słońca kawałek olchy, drzewo tradycyjnie stosowane przeciwko złu, i następnie zaś temu, który na tę chorobę, czyli kadłub choruje, obstrzygnąć paznokcie u rąk i nóg i włosów mu na krzyż ustrzygnąć i rozkrwawić mu palec serdeczny u lewej ręki. I umazać one paznokcie w onej krwi i one włosy potem wywiercić dziurę w te włosy i z paznokciem włożyć i gwoździem zabić, będzie od kadłuka wolen za pomocą Bożą. Jak można kadłukowi zapobiegać? Oczywistością jest, że pierwszym podstawowym środkiem promocyjnym była modlitwa. Jak pisze Samuel Linden, zaleczano szczególnie modły do świętego Walentego.
trzeba było go też wzywać w chwili niemocy i modlić się do niego, aby niemoc straszna nie nadeszła. Ludzie ubodzy pościli wręcz ku czci świętego Walentego. Nie należało też nadużywać nadaremno wezwań do świętego Walentego. Jeżeli panny ten grzech popełniały, to jak mówiono, jakie pewnie wyrodków i cudów narodzą. O ochronie przed kadukiem trzeba było myśleć zawczasu. Najlepiej było środki ku temu podjąć zaraz po ujrzeniu przez dziecko światła dziennego. Radzono na przykład, cytuję, wziąć piwoni 3 garście, bobrowych strojów pół nuta i ważyć to wespół w 4 funtach wina białego, w tym dziecię skąpać, zaraz gdy z żywota macierzyńskiego wynidzie, tak powsztek czas żywota swego będzie wolny od kaduku. O piwonii i działaniu jeszcze troszeczkę za chwileczkę wspomnę pod koniec. Na razie zastanówmy się, czym były owe stroje bobrowe, bo to jest bardzo ciekawe. Niestrudzony Linde ze swoim słownikiem języka polskiego jest tu niezwykle przydatny. Wyjaśniając, o co chodzi w tym przypadku, cytuję Jakuba Haura, to jest autor podręcznika do uprawy, roli i gospodarstwa domowego, ale też takich porad szczególnych, gdzie to Haur powiada, że stroje bobrowe to, cytuję, moszenka. Dokładniej zaś sprawę wyjaśnia staropolskie wydanie bajek Ezopa, w których napisano, cytuję za Lindem, bobrowe stroje ku lekarstwu są dobre, przeto bóbr, gdy widzi, iż go łowcy ganią, chcąc się odkupić, bacząc, przez co go łowcy gonią, sam z siebie urywa jajca i rzuciwszy je, uchodzi w zdrowiu. Przykład ten jest pouczający, wskazuje bowiem na rolę, jaką w leczeniu odgrywała tradycja czerpana z pism starożytnych. Już Ezop znał te właściwości Boga. Tak naprawdę chodzi, proszę Państwa, jednak o substancję niezwykle ważną, o kastoreum. O kastoreum, które do dzisiaj jest fundamentem w całym przemyśle perfumeryjnym, ale równocześnie jest również produktem używanym w farmakologii. Skąd one się biorą? No, nie z moszny dobrowej, tylko biorą się z gruczołów, które znajdują się przy odbycie, i to zarówno osobników płci męskiej, jak i żeńskiej. Nazywa się to uczenie gruczołami analnymi, które po prostu ususzone albo z których się wydobywa owo kastoreum, w ten sposób się wykorzystuje. Jest to bardzo drogi zresztą specyfik. Można było też postąpić inaczej. Kastoreum można było zastosować do wyleczenia i prewencji, ale jeśli trzeba było jeszcze mocniej zadziałać, to trzeba było do tego złapać, cytuję, jaskółek ile chcesz kopy, jedna lub dwie, do każdej kopy jaskółek weźmi 2 łuty kastoreum, którego w aptece dostaniesz, niechże to przez 3 dni, 3 noce w innym occie moknie, potem to wszystko destyluj przez balneum albo alembik, a gdy przedestylujesz, który niemoc świętego Walentego cierpi, tej wódki pić ocukrowawszy za pomocą Bożą zdrów będzie. Ostatniego księżyca i zaś nowego księżyca pierwszego i wtórego dawać najlepiej pić to lekarstwo. Przy czym nie chodziło o byle jaką jaskółkę. Chodziło i należało łapać te, cytuję, co mają czerwone pod gardłem, te są prawdziwe jaskółki. To one mają w żołądkach kamienie, jeden marmurowy, a drugi czerwony. A bywa, że i 3 takie można było w jednym żołądku jaskółki prawdziwej znaleźć. I najlepiej było te jaskółki łapać in augusto, czyli w sierpniu. Można by powiedzieć, że wydaje się, że ten przepis jest absurdalny. Ale do dzisiaj w kuchni indonezyjskiej i chińskiej jest takie danie pod tytułem zupa z gniazd jaskółczych. Jest to podobno zupa bardzo dobra i bardzo ciekawa, w sensie również zdrowotnym. Przypuszcza się, że ślina jaskółek posiada właściwości, które właśnie takie lecznicze posiadają. Profesorze, musimy kończyć. Już kończę. Oczywiście, jeżeli te środki nie mogły zadziałać, można było oprócz modlitwy, spotkałem zresztą taką modlitwę, benedictio contra caducus morbum, można było na koniec postąpić następująco. Trzeba było sięgnąć do magii. Należało wypisać na karteczce te słowa, trzymać to przez 9 dni i w 9 dniu wrzucić je do wody, nie patrząc na nie. O tym po kłopocie. Kaduk powinien zostać zwyciężony. Bardzo dziękuję panu profesorowi za
Bardzo dziękuję jeszcze raz panu profesorowi za poszerzenie naszych wiadomości o niekonwencjonalnym leczeniu padaczki. Pan profesor jest także autorem książki, która się ukaże chyba na ten temat, także tu będziemy mogli pewnie jeszcze poszerzyć te wiadomości, czytając tą książkę. Dyskusja jest na po wszystkich, wobec tego teraz chciałbym zaprosić pana profesora Bogusława Paradowskiego, padaczka i choroby naczyniowe. Bardzo proszę. No chcę jeszcze tylko dodać, że w średniowieczu diabły, anioły to były tak realne dla ludzi jak sąsiedzi po prostu. Stąd to wszystko. Dzień dobry Państwu. Chciałbym serdecznie podziękować na wstępie organizatorom za zaproszenie mnie i za możliwość wygłoszenia dzisiejszego wykładu dotyczącego padaczki, a choroby naczyniowe mózgu. Choroby naczyniowe mózgu są trzecią przyczyną śmiertelności. To się utrzymuje od wielu, wielu lat, natomiast uważa się, że w 2040 roku będzie 80% chorych cierpiało na niesprawność z powodu właśnie przyczyn naczyniowych mózgu. Stąd duże zainteresowanie też powikłaniami, które występują po takim udarze. Czynnikiem ryzyka wystąpienia napadów jest, to jest znany czynnik, bo to jest udar mózgu. Natomiast nie wiemy dlaczego. Nie we wszystkich ogniskach udarowych ta padaczka się rozwija. Brano pod uwagę różne czynniki ryzyka, wielkość ogniska, trudne do wykrycia zmiany w naczyniach krwionośnych, w istocie białej. W związku z tym możemy dzisiaj już powiedzieć, że możemy wyróżnić kilka takich fenotypów o zmiennym ryzyku wystąpienia padaczki i wystąpienia takiego ogniska epileptogenetycznego. Problem z chorób naczyniowych jest bardzo złożony. Proszę Państwa, dlatego że jest szereg chorób, takich na przykład jak angiopatia amyloidowa, jak tylny zespół odwracalnej encefalopatii, jak zespół odwracalnego zwężenia naczyń siatkówki, jak zapalenie naczyń, CADASIL, MELAS, choroby genetycznie uwarunkowane, które mogą rozpocząć się napadem padaczkowym, nie dając objawów udaru. Również cała grupa chorób, które określamy jako choroby małych naczyń, również może rozpocząć się jako pierwszy napad padaczkowy, bądź też wyprzedzać wystąpienie udaru mózgu. Dlaczego, jak już powiedziałem, jest pytanie, dlaczego jest ten problem tak trudny do rozwiązania, co jest czynnikiem biorącym udział w epileptogenezie? Dziesięciolecie ostatnich badań wykazało, że podstawową rolę odgrywa właśnie w powstawaniu ogniska padaczkowego bariera krew-mózg, aktywacja, transformacja białka transformującego czynnik wzrostu w astrocytach, które hamują z kolei wchłanianie potasu, wzrasta poziom glutaminianu, więc następuje ekscytotoksyczność, która oddziaływuje na neuron, wywołując napad padaczkowy. Również dochodzi do aktywacji mikrogleju i ten mikroglej powoduje lizę astrocytu i w związku z tym tworzy się w tym miejscu blizna glejowa, która ma również odgrywać rolę w napadzie padaczkowym. Czy to jest proces jednokierunkowy? Trwają dyskusje, czy to jest proces dwukierunkowy, dlatego że w napadzie padaczkowym również odgrywa dużą rolę właśnie bariera krew-mózg. Jeżeli chodzi o napady wczesne po napadzie padaczkowym, to mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, z takimi procesami, które zasadniczo dotyczą właśnie roli neurotransmiterów, bariery krew-mózg, ekscytotoksyczności glutaminowej, zaburzeniem kanałów, jak i również zmian ekspresji genowej. Za chwilę o tym powiem. Jeżeli chodzi o napady później,
Decydującą rolę odgrywa blizna glejowa, przewlekły stan zapalny, angiogeneza, neurodegeneracja, neurogeneza, apoptoza, selektywny ubytek neuronów i zmiana synaptycznej plastyczności mózgu. Wiemy dzisiaj już, że napad drgawkowy może być spowodowany udarem, ale nie musi to równoznacznie znaczyć, że będziemy mieli rozpoznaną u pacjenta padaczkę. Więc napad drgawkowy może być również biomarkerem subklinicznej choroby naczyń mózgu lub zbliżającego się udaru. Późna padaczka wiąże się też z trzykrotnym ryzykiem udaru. Jeżeli występuje padaczka po mniej więcej roku, dwóch latach od wystąpienia ogniska udarowego i pojawia się, więc liczyć się należy, że może pojawić się nowe ognisko udarowe. I mamy też już badania w tym kierunku, że około 20% chorych po pierwszym incydencie naczyniowym padaczka może być objawem właśnie nowego udaru mózgu. I czynniki, proszę Państwa, genetyczne, o których wspomniałem. Zasadniczo dzisiaj wiemy, znamy już dwa takie czynniki. Polimorfizm białka, który jest właściwie dehydrogenazą aldehydową 2 i genu CD40 powoduje, że wzrost polimorfizmu w miejscu udaru prowokuje wystąpienie ogniska właśnie padaczkorodnego i mamy do czynienia wtedy z napadem padaczkowym. Co jeszcze może mieć wpływ na takie ognisko epileptogenezy? To mówiłem o ognisku naczyniowym, natomiast tu, proszę Państwa, z takich czynników to przede wszystkim alkohol, dalej hyperglicemia, dalej, proszę Państwa, cukrzyca pierwszego, drugiego typu, dalej nadciśnienie tętnicze, infekcje obwodowe, leki, nie wszystkie oczywiście tutaj, wymienię tylko te, które mają tutaj wpływ na ognisko, czyli statyny, które mają chronić przed wystąpieniem w ostrej fazie udaru, bo oddziaływują na barierę krew-mózg. Chorobę środkowego układu nerwowego, więc wcześniejsze napady padaczkowe są czynnikiem ryzyka wystąpienia takiego ogniska padaczkowego. Depresja i leki antydepresyjne, które wiemy, że mogą prowokować napady i oczywiście otępienie. Jest właściwie znana taka informacja, jest znany fakt, że jak już mówiłem wcześniej, że tych napadów padaczkowych w chorobach naczyniowych stosunkowo jest niewiele. Ocenia się, że one występują u około 7% chorych, a zdecydowanie rośnie ta liczba chorych z padaczką po udarze mózgu powyżej 65 roku życia prawie do 50%, dlatego że wchodzą tutaj już w zakres tego procesu chorobowego, choroby małych naczyń, o których za chwilę będę mówił. Czym się charakteryzuje taka, proszę Państwa, padaczka po udarze? Jest to przede wszystkim dużą częstością napadów. Padaczka po udarze, zwłaszcza w wczesnym okresie, zwiększa ryzyko śmierci, pogarsza jakość życia u tych pacjentów. Cytowane prace Tanaki, 30% chorych miała nawrót do napadów padaczkowych w ciągu 360 dni, w niektórych badaniach u 50%, po 47 miesiącach. Jest to, proszę Państwa, ważny problem zdrowotny i jest też to objaw rokowniczy, jeżeli chodzi o powikłania w przebiegu chorych na udar mózgu. Inne badania, proszę Państwa, tu tylko zacytuję króciutko, bo mówiłem o 7%. Niektóre badania wykazują zdecydowanie mniejszy procent napadów padaczkowych po udarze. Tłumaczone to jest przede wszystkim tym, że są to w większości badania retrospektywne, obejmujące bardzo niewielką grupę chorych z udarem. Tu jest badanie na dużej grupie chorych, prawie 1200 osób, gdzie stwierdzono napady padaczkowe w ciągu 3 lat u 1,3% i powyżej 3% po 7 latach. I wykazano, że takim czynnikiem, który predysponuje do napadu, jest udar kwotoczny, średnica ogniska udarowego, młody wiek, udar nadnamiotowy, głęboki niedowład połowiczy i napady w ciągu 14 dni występujące od ogniska udarowego. Inne jeszcze badania
3,8% w ciągu 5 lat w badaniu oksfordzkim, badania Rochester 3,4% w ciągu 5,5 lat i w badaniach napadów po udarze w ciągu 9 miesięcy są to napady około 2,5% chorych. Więc dalej nie ma właściwie odpowiedzi dzisiaj na to, dlaczego nie u wszystkich chorych takie powikłania mogą wystąpić. Jaka jest morfologia tych napadów? Napady są to najczęściej częściowe, około 60-95% z padaczką poudarową, napady wtórnie uogólnione u 10-30%. U 50% chorych występuje więcej niż jeden rodzaj napadów i też cecha charakterystyczna, że takie todowskie porażenie utrzymuje się zdecydowanie dłużej i jest bardziej nasilone. Tu podsumowując, proszę Państwa, to jakie są czynniki ryzyka padaczki po udarze, to przede wszystkim wysokie, to już o tym mówiłem, krwotoczny udar, krwotocznienie udaru, krwotok podpajęczynówkowy, tu bardzo jest niejasny mechanizm powstawania napadu padaczkowego, udar korowy, przedni obszar i środkowy obszar naczynienia, wysoka punktacja w skali NICS, zmodyfikowana skala Rankina równa lub wyżej 3, młodszy wiek pacjenta, wcześniejsze napady w wywiadzie, no i towarzysząca choroba małych naczyń. Niskie, przemijające niedokrwienie mózgu. To już o tym nie będę może tutaj mówił. Proszę Państwa, no i oczywiście trzeba wspomnieć też o trombolizie. Czy tromboliza wpływa na występowanie napadów padaczkowych u chorych po udarze? Więc pierwsze doniesienia były takie, że rzeczywiście wzrasta czynność drgawkowa, padaczkowa, ogólnie mówiąc w zapisie elektroencefalograficznym po podaniu czynnika rekombinowanego plazminogenu. Natomiast już te dwa pozostałe badania wskazują jednoznacznie, opublikowane niedawno w badaniu w 2017 roku, że pacjenci po RTPA nie mieli większej częstotliwości występowania objawów epileptycznych. Nie ma na razie danych, czy trombektomia wewnątrznaczyniowa przynosi jakiś negatywny wpływ na właśnie powstawanie napadów padaczkowych. I udar krwotoczny. Udar krwotoczny przede wszystkim pojawia się najczęściej u tych chorych, którzy mieli już wcześniej mikrokrwawienia, które są widoczne w dzisiejszych technikach rezonansu magnetycznego. Podstawowym czynnikiem jest ryzyka napadu jest korowe ognisko udaru krwotocznego. W badaniach wieloośrodkowych zostało to potwierdzone. I jest powikłaniem choroby właśnie małych naczyń i często pojawiają się wczesne napady do 48 godzin, też w zależności od lokalizacji, na przykład jak w udarze płata czołowego. Większość napadów było ogniskowych, rzadziej się pojawiają napady kloniczne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o leczenie, nie ma profilaktyki padaczki w udarze. Brak randomizowanych, wiarygodnych badań klinicznych. Badania doświadczalne sugerują pozytywną rolę lewetiracetamu, który ma hamować gliozę w miejscu udaru. Perampanel to jest taki selektywny agonista receptora glutaminianu AMPA. Nie jest lekiem przeciwpadaczkowym, ale też na materiale doświadczalnym wykazano, że blokuje ekscytotoksyczność glutaminianu i hamuje epileptogenezę. No i o statynach już też mówiłem, że oddziaływują przede wszystkim na stabilizację bariery krew-mózg. Leczenie w Stanach Zjednoczonych zalecana jest fenytoina gabapentyna, w Europie karbamazepina gabapentyna. Liga Padaczkowa zaproponowała w 2013 roku karbamazepinę, lewetiracetam, fenytoinę i zonizamid w monoterapii takiej właśnie padaczki poudarowej. I proszę Państwa, choroba małych naczyń. Problem dzisiejszy to jest choroba małych naczyń występuje u chorych 10-krotnie częściej niż udary mózgu. Chyba kolejna choroba cywilizacyjna. Nieznana jest etiologia tej choroby. Najczęstsza choroba naczyniowa obejmuje tętniczki, naczynia włosowate i żyły w zakresie białej i szarej tkanki nerwowej. Olbrzymie koszty społeczne, podwaja ryzyko udaru. Choroba małych naczyń prowadzi najczęściej to, z czym mamy do czynienia, do otępienia, zła prognoza długoterminowa. Nie ma korelacji między obrazem radiologicznym a klinicznym. Leczymy właściwie empirycznie, nie ma właściwie leczenia, i zahamowania, żeby zahamować ten proces naczyniowy. Przyczyny nieznane. Nowa koncepcja się ostatnio pojawiła, że może to być wielonarządowa choroba małych naczyń.
To są, proszę Państwa, znamy, jak wygląda obraz neuropatologiczny choroby małych naczyń. Tu mamy przykład lipohialinozy, tu mamy mikrotętniak w naczyniu zmienionym chorobowo, tu mamy mikroaterosklerozę w naczyniu, a tu mamy obecność martwicy w naczyniu zmienionym również chorobowo. Tak wyglądają zmiany radiologiczne w chorobie małych naczyń, a więc mamy podkorowe udary, to są przedstawione obrazy graficznie, żeby przybliżyć obraz. I tu mamy podane, gdzie najlepiej, w jakiej sekwencji te obrazy są widoczne, więc tutaj DWI, potem mamy hiperintensywność istoty białej, potem mamy lakunarne udary. Następnie mamy zmiany w strukturze istoty białej, okołokomorowej, no i wyglądające tutaj mikrokrwawienia, które są, jak powiedziałem, dość częstym zjawiskiem, często przebiegającym bezobjawowo. Choroba małych naczyń to jest postać ostra, krwotok głęboki i udar lakunarny. Większość doniesień na temat choroby małych naczyń dotyczy przede wszystkim leukoarajozy, bo leukoarajoza też jest chorobą małych naczyń. W postaci przewlekłej występuje zespół pozapiramidowy, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia chodu, zaburzenia zwieraczy, depresja, no i napady padaczkowe, które mogą być pierwszą demonstracją tej choroby kliniczną. I oczywiście w tej chorobie małych naczyń są też choroby uwarunkowane genetycznie, a więc MELAS, CADASIL, choroba Fabry'ego i szereg innych chorób, które nie występują w tej szerokości geograficznej. Jeżeli chodzi o zawały lakunarne, dość często występujące, to charakteryzują się występowaniem częściowych napadów, wtórnie uogólnionych. Proszę Państwa, kończąc, chciałem powiedzieć, że w chorobach naczyniowych mózgu padaczka może być wynikiem udaru, może być zapowiadającym, napad padaczkowy może być zapowiedzią zbliżającego się udaru, albo też może być przede wszystkim objawem choroby małych naczyń, że nieznany jest ciągle ten mechanizm, nie potrafimy na niego oddziaływać i nie potrafimy zasadniczo wpływać na proces terapeutyczny. Leczymy chorych z padaczką po udarze tak samo, jak leczymy praktycznie rzecz biorąc wszystkie napady padaczkowe, ogniskowe, czy uogólnione, czy wtórnie uogólnione. Jest to ważny czynnik ryzyka zgonu, jeżeli chodzi o wczesne napady, oraz jest to późny napad po udarze. Właściwie cechuje się tym, że rozpoznajemy padaczkę poudarową. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za dyscyplinę czasową, która jestem neurologiem jestem, mój drogi. Proszę Państwa, chciałem teraz zaprosić pana profesora Stanisława Kwiatkowskiego z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie leczyć guza czy pataczkę. Bardzo proszę. Dziękuję. Panowie przewodniczący, szanowni Państwo. Padaczka związana jest z guzami mózgu zarówno wieku dziecięcego, jak i dorosłego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych to jest 2% wszystkich nowotworów, a u dzieci 22%, to problem padaczki w przebiegu wszystkich schorzeń neurologicznych w tej grupie wiekowej wydaje się być bardzo ważny. Te guzy nazywane związane z padaczką, inaczej epileptomas, albo jak chce profesor Adamek z naszej Uniwersytetu Jagiellońskiego, padaczkowce, czyli te, które powodują padaczkę, to najczęściej są to zmiany, w których biologia tego guza jest mniej istotna. Ich złośliwość najczęściej jest bardzo niska albo żadna. W związku z tym zachodzi pytanie, leczymy tą zmianę tego guza, czy leczymy padaczkę? To pozwoliłem sobie już w materiałach, więc już nie będę, ale są też guzy wysokiej złośliwości i szczególnie ciekawe guzy, a mianowicie opomniaki. Guzy wysokiej złośliwości rzadko mają objawy, którymi są napady padaczkowe, bo one rosną tak szybko, ich stopień złośliwości jest tak wysoki, że nie zdążą już
wywołać napadów padaczkowych, to znaczy stworzyć ogniska padaczkowego. Natomiast guzy niskie złośliwości o wzroście bardzo wolnym, wręcz znikomym, oddziaływaniem wokół swojego ogniska tworzą ognisko padaczkorodne. I operowanie glejaków wysokiej złośliwości w moim odczuciu jest mocno wątpliwe i czy w ogóle warto to robić. Natomiast na pewno napady padaczkowe w operowaniu guzów wysokiej złośliwości nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o leczenie napadów padaczkowych. Tymczasem jest grupa guzów, która z kolei jest zupełnie inna u dorosłych i u dzieci niezwykle rzadkie. Na 800 guzów w ciągu ostatnich 20 lat zoperowanych w naszej klinice tylko 14 poniaków. Natomiast u dorosłych guz niezwykle częsty. I według pana profesora Moskały, kierownika Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówię to nie bez przyczyny, cytuję tutaj tą klinikę, ponieważ w tej klinice powstała gigantyczna praca w postaci książkowej pod tytułem Oponiaki wewnątrzczaszkowe autorstwa Adama Kunickiego z czasu, kiedy nie było tomografii, nie było rezonansu i wnikliwa obserwacja w tym właśnie substytutów napadów padaczkowych albo napadów padaczkowych była bardzo cenna. Dzisiaj, tak jak mówił pan profesor Tewan Dążał, ta obserwacja objawów klinicznych staje się coraz mniejsza. Otóż przed wykryciem oponiaka 20% tylko pacjentów ma napady padaczkowe. Natomiast po operacji 1% ma napady, których nie było przed operacją, czyli jest to ewidentna szkoda neurochirurga, podrażnienie kory przy usuwaniu oponiaka. Zatem czy to ma wartość w myśleniach kategorii leczenia padaczki czy guza? No prześliczny oponiak, który jest w okolicy kory wzrokowej i u osoby 27-letniej wystąpił jeden napad wzrokowy w postaci zatarcia wzroku, błysków i zmiany koloru obrazu. Dziewczyna ma 27 lat. Jest to istotne. Bo jeżeli to byłby oponiak u osób starszej, to wszystkie sugestie leczenia operacyjnego są wysoce nieroztropne. Oponiaki meningotelialne rosną 1-2 mm na rok. Stąd jeżeli to były osoby na przykład 80-letnie, to zanim on urośnie do zagrażających rozmiarów, no to będzie to mniej więcej gdzieś w 120 roku życia. Ale u osoby 27 lat to już niekoniecznie. Co zatem robić? No, mamy trzy opcje. Możemy nic nie robić, bo był jeden napad, nie wiadomo czy się powtórzy. Możemy włączyć leczenie przeciwpadaczkowe, jak w napadach częściowych. Możemy zoperować, usunąć ten guz i możemy radioterapię zrobić, co zresztą w jednym z ośrodków tej chorej zaproponował. No tak, radioterapia fatalny pomysł, bo ma 27 lat i silną motywacją, żeby być w ciąży. Operacja, no, łatwa technicznie, ale przy zatoce poprzecznej w okolicy kory wzrokowej. Moim zdaniem, że jeżeli jeden napad wystąpi, to po operacji tych napadów będzie mnóstwo. Uważam, że po prostu nie powinno się raczej czekać na drugi napad i zostawić tego opaniaczka w spokoju, a jak zajdzie w ciążę, urodzi dziecko, jedno czy dwie, zrobić kontrolne badanie rezonansu. Ciekawe są obserwacje w tej chwili dotyczące oponiaków, że jedne oponiaki się wznawiają rzadko, a drugie nie. I otóż jest w tej chwili udowodnione, że delecja, już nie pamiętam na której parze chromosomu, jest jednoznacznym wskaźnikiem, że te oponiaki się będą nawracać. Czyli obserwacja radiologiczna jest tutaj najbardziej istotną, ma najbardziej istotne znaczenie. No i wreszcie te guzy o niskiej złośliwości lub pytanie, czy w ogóle guzy, które absolutnie są związane z napadami padaczkowymi, ganglioglioma 80%, zwłaszcza dzieci ma napady padaczkowe, w netach prawie 100% pacjentów ma napady padaczkowe, guzy niskiej złośliwości to głównie niskie gwiaździaki, wyściółczaki. No i bardzo charakterystyczny, praktycznie wyłącznie i najczęstszy zresztą gwiaździak w wieku dziecięcego, włosowato-komórkowy typ WHO1, czyli niezwykle niska złośliwość. Usunięcie to wyleczenie. No i dla neurologów wszystkich wiadome guzy podzgórza, czyli hamartoma podzgórze i klasyczne napady śmiechu. I tutaj pytanie, czy operować, czy nie, jest bardzo trudne, bo
on ten gust to jest hamartoma, on się nigdy nie powiększy. To jest zmiana, która osiąga swoją wielkość, wykryta się nie powiększy. Ale napady śmiechu są dokuczliwe. Natomiast dowiedziono w licznych pracach, że jeżeli zostawi się choćby 1/10 tego hamartoma, to liczba napadów padaczkowych będzie taka sama. Stąd leczenie naprawdę przeciwpadaczkowe w tych guzach podwzgórza to 100% usunięcie guza, które jest bardzo ryzykowne, głównie zaburzeniami endokrynologicznymi po operacji. I ten chory, owszem, nie będzie miał napadów śmiechu, ale nie będzie mu do śmiechu, dlatego będzie miał takie zaburzenia hormonalne, że z powodu nich umrze. Są opisywane oczywiście kilkuetapowe dojścia i usunięcia tych hamartoma podwzgórza, ale raczej mając do czynienia z takim pacjentem należy o leczeniu neurochirurgicznym być bardzo. To jest chłopczyk, który ma 3 lata i nie ma żadnych zaburzeń endokrynologicznych. Jeżeli my go poddamy operacji, będzie je miał na pewno, a czy będzie miał napady, pewnie też będzie miał. Zysk takiego jest mały. No i coś, co towarzyszy nam, pacjentom, nie nam, bo ja mam nadzieję, że nie mam, ale pacjentom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, to dysplazja korowa, która jest zmianą wrodzoną i która kiedyś, w pewnym momencie, najczęściej kilkuletnim pacjentom, objawia się napadami padaczkowymi. No tutaj można by pomyśleć, że to jest guz, jeżeli patrzymy tylko na tą projekcję. I można by się zastanawiać, czy ponieważ to jest tuż podkorowo, czy nie będzie to bo na przykład ganglioglioma, ale pewnie nie, może być NET, ale może nie. Ale jak wnikliwie się popatrzymy, to zobaczymy, że takie ogniska są i tu, i tu, i tu, i tu. Rozległa dysplazja korowa. Jeżeli byłaby to ciężka padaczka lekooporna, to jedynym ratunkiem jest usunięcie półkuli mózgu. Tak jak to robi się w chemii mengencefali lub w zespole Rasmussena. No, zabieg dramatyczny, ale bardzo skuteczny. W tym przypadku rozległość i skąpe objawy w postaci liczby napadów i brak objawów ogniskowych absolutnie uzasadnia decyzję o odstąpieniu od leczenia neurochirurgicznego. Ale tu jest ciekawy przypadek. Chłopiec w 13 roku życia, pierwszy w życiu napad uogólniony i w tym samym dniu kilkakrotne następne napady po przerwaniu tych napadów bez żadnych objawów ogniskowych. Tu widać no, dużą zmianę. Czy niskiej złośliwości glejak, czy dysplazja korowa, nie ma żadnych zakrwawienia, nie ma cech nadciśnienia czaszkowego. No, w dalszych badaniach to już widać, że jest konkretna masa i która absolutnie odpowiada morfologii i początkowi i przebiegowi napadów padaczkowych. Tu jest zdjęcie, które pokazuje przekrwienie, które może być typowe absolutnie dla dysplazji korowej. Chłopiec jest bardzo inteligentny, w dobrym kontakcie, ma 13 lat. Tu widzimy w traktografii, że guz nie powoduje odsunięcia żadnych naczyń, ale dotyka zielone drogi piramidowe, prawda, wstępujące, drogi czuciowe i jest na pewno jakąś patologią, natomiast bez objawów nadciśnienia czaszkowego. Ale prawdopodobnie to dotykanie, dojrzewanie tego ogniska powoduje, że on wytwarza padaczkę. Jest absolutnie jak najbardziej wskazaniem do leczenia chirurgicznego. Chłopiec, jak powiedziałem, jest bardzo inteligentny, w dodatku leworęczny, i to taki dramatycznie leworęczny. Zmiana jest po prawej półstronie, więc nie wiadomo, gdzie ma ognisko mowy. W związku z tym był monitorowany i wybudzony w czasie zabiegu i usuwanie guza odbywało się w całym czas w kontakcie słownym z pacjentem i również polecenie ruszania kciuka, bo to było najbardziej w elektromonitoringu, który też stosowaliśmy, zagrożone. To jest stan po usunięciu całej tej zmiany. To jest bardzo, bardzo niewielka część, bez znaczenia jako mechanizm guzowy, która zresztą tylko jest w T2, nie ma T1, co potwierdza, że to jest dysplazja korowa, pierwszy. Usunięte to jest właściwie w całości no, jedynie ten moment, ale on nie ma żadnego znaczenia.
To jest 3 miesiące po zabiegów, bez napadów. Co istotne, myśmy zastosowali przed zabiegiem lewiteracetam i infuzję śródoperacyjną lewiteracetamu. I chłopiec po operacji w tej chwili rok jest bez żadnych napadów padaczkowych i widać przedoperacyjny obraz tej dużej zmiany i pooperacyjny, gdzie jest torbiel płynowa po usuniętym guzie. Guz okazał się być dysplazją korową, ale czy wszystkie dysplazje korowe czy te dnety są tak bezpieczne do operowania? To też jest przypadek, tamten sprzed roku, a ten z listopada, dosłownie sprzed 3 tygodni. Pierwszy w życiu uogólniony napad padaczkowy u chłopca 13-letniego, w dodatku po wysiłku sportowym, uogólniony. No, to raczej na 100% jest wnet, czyli dyzentrematyczny guz neuroektodermalny. Świadczą o tym liczne torbiele płynowe i takie charakterystyczne układanie się. To jest guz, który powstaje w okresie płodowym, te zaburzenia migracji, prawda, neuronalne tworzą właśnie takie klasyczne, długie drogi w ośrodkowym układzie nerwowym. No na pewno trzeba poczekać i nie kwalifikować do zabiegu operacyjnego ze względu na to, że to jest dla niego półkula dominująca. Jest blisko linii środkowej. Styka się z zatoką poprzeczną. To nie są warunki dla zabiegu, który byłby ze skazań życiowych biologicznych dla takiego guza. No i glejaki niskiej złośliwości. No to jest też niedawno, 25 września. Dziewczynka, która ma napadowy lęk i agresję. W EEG nie ma zmian napadowych. Według neuropsychologa, my w klinice nieprawdopodobnie wysoko cenimy sobie pracę naszego zespołu neuropsychologów. I jeden napadowy lęk. Piotr w poprzedniej prezentacji mówił, że zmiany w gałce bladej mogą powodować zaburzenia osobowości i te zaburzenia seksualne. No a to jest dokładnie gałka blada. Ja już jutro powiem naszym neuropsychologom, żeby dziewczynę wezwali i o jej seksualności porozmawiali, bo być może to. Czy operować taką zmianę? No centymetr na 1,5 centymetra. Gałka blada, półkula dominująca. No nawet przy użyciu neuronawigacji i monitoringu szkoda po usunięciu takiego guza musi być. Należy ją poddać obserwacji, zrobić jej za pół roku rezonans, zobaczyć. Jak będzie rósł, no to będzie uzasadnienie do tego, żeby zoperować. Ale trzeba pamiętać o sytuacji też takiej, że 30 do 90% glejaków niskiej złośliwości przechodzi w formę high grade glejaków. I pytanie, czy w jej przypadku tak się nie stanie. Według profesora Trojanowskiego dzieje się to około 22 miesięcy i predylekcją są nastolatki i to z przeważającą grupą dziewczyn. To jest, wydawało się, sytuacja no, łatwa, glejak niskiej złośliwości, łatwo dostępny, napady padaczkowe, usunięty w całości, dwójka, gwiaździak długiego, niskiej złośliwości. I wydaje się, że życie na zielonym tle scenariusz mu zaproponowało, gdy 6 miesięcy później pojawiają się ponownie napady i jest znowu guz. I co to oznacza? Że albo guz odrósł, tak, to na pewno zezłośliwiał. I to jest charakterystyka złośliwienia, nazywa się to konkretnie utratą heteryzygotyczności glejaków mózgów u dzieci, że pojawiają się ponowne napady albo napady, których nie było w okresie pooperacyjnym, w różnym okresie, właśnie najczęściej w tym 6-22 miesiące. I niestety usunięty radioterapia, chemioterapia, wszystko. 6 miesięcy później jest już to glioblastoma multiforme 4. stopnia glejak zajmujący połowę głowy, chłopiec umiera. To jest taki objaw napadów padaczkowych w przebiegu guzów mózgu. Proszę zobaczyć niezwykle ciekawy przypadek 16-letniej dziewczyny, która ma słyszy duszki, że ciągle coś do niej mówią. To na początku jest słabe, potem jest silniejsze, potem jest tak dramatyczne i zwłaszcza w nocy, że dziewczynka drapie paznokciami tynk ściany, żeby zadawać sobie ból, żeby nie słyszeć tych duszków, tych głosów, które do niej mówi. Zaburzenia tak następują, ona porzuca szkołę i zostaje przyjęta do oddziału psychiatrii z podejrzeniem schizofrenii i napadów omamów słuchowych. Napadów skroniowych, słuchowych nikt nie podejrzewa. Ale nie, bo w tym
szpitalu jest lekarz psychiatra, który w tym samym dniu robi jej badanie rezonansu magnetycznego i wykrywa olbrzymi guz, zajmujący no, praktycznie cały płac skroniowy, w tym obejmujący zakręty Heschla, które dokładnie uzasadniają wystąpienie napadów słuchowych. Guz nie daje nadciśnienia śródczaszkowego, czyli musi rosnąć szalenie, szalenie wolno, czyli ona go ma parę lat. Ale nagle te napady się nasiliły bardzo. Co to oznacza? Albo guz złośliwieje, albo zaczyna mieć charakter naciekający. Robimy traktografię i widać, że guz po prostu odpycha drogi piramidowe wstępujące i rdzeniowo-wzgórzową, czerwoną, natomiast nie ma charakteru naciekającego. Jest kulką, która sobie rośnie, 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 a dzięki plastyczności mózgu u dzieci może nie doprowadzać do wystąpienia żadnych objawów ogniskowych. Notabene, jakbyśmy poszli po tego guza drogą najprostszą, najbezpieczniejszą, czyli przez płat ciemieniowy, to budziłaby się porażona, bo przecięlibyśmy jej calutką drogę piramidową. Guz po prostu otaczał w sposób przepiękny, stąd jedynym bezpiecznym dojściem było dojście podskroniowe. Jest zoperowana, guz jest usunięty, ale niestety guz w utkaniu szalenie niskiej złośliwości miał ogniska szalenie wysokiej złośliwości. I prawdopodobnie te napady wystąpiły w momencie przepotwarzania się w postać złośliwą niskiej złośliwości guza. Ona zoperowana, nie ma żadnych objawów ogniskowych, wszystkie duszki zostały na sali operacyjnej, jak ona to mówi, ale jej los nie jest dobry, dlatego, bo on, ten guz na pewno się upomni o siebie i to już w formie złośliwej. I dnety. No to dramatyczna 4-letnia dziewczynka, kilkadziesiąt napadów dziennie z degradacją psychiczną, zmiana obejmująca rozlegle płat czołowy i ciemieniowy, w związku z tym z objawami płata ciemieniowego, degradacja psychiczna typowa dla prawego płata ciemieniowego. Operacja usunięcia tej całej dużej części, która okazała się dnetem, czyli właściwie według niektórych nie nowotwór. Guz tylko o znaczeniu objawowym, czyli właśnie padacz korodny. Całkowite ustąpienie napadów, niesamowita poprawa intelektualna, to jest 9, czyli 2 lata po napadzie, po operacji. To jest dalsza kontrola, całkowita regresja zmian psychicznych. Po co robić tak często tomografię, zwłaszcza dziewczynka musi być usypiana do każdego rezonansu, więc czy jest sens? No jest sens, bo okazuje się, że mimo, że jest już 5 lat, 6 lat, ciągle robimy co pół roku te rezonanse, bo nagle zaczyna się coś dziać. Dziewczynka znowu ma jakieś bardzo minimalne napady częściowe. I co się dzieje? No pojawiła się jakaś kulka ni stąd, ni zowąd, właśnie dokładnie w przebiegu tych zmian, o których jest. Proszę zobaczyć, że śródoperacyjnie to było takie uwypuklenie w oponie twardej. Tak jakby oponia był, prawda? Po nacięciu urodził się taki robak. No usunięty doszczętnie, tam widać prawidłową już korę mózgu, istotę białą. Ten robak okazał się astrocytomą gwiaździakiem. Otóż rzadko, bo rzadko na świecie opisane około 17 przypadków jednak przemiany dnetu w glejaka. Profesor Kałuża kiedyś mi powiedział, jak usunęliśmy glejaka z powodu padaczki, on tak mówił, panie, wybitny neuropatolog, panie, dobrze, że pan to usunął, bo to był wychowawca glejaka. Jest rzeczywiście coś takiego, że... I dlatego absolutnie, mimo że nie ma żadnych objawów, należy wykonywać badania kontrolne. O, ten usunięty w 2017 dziewczynka na szczęście bez żadnych zmian, bez napadów, widać miejsce po tym już usunięciu gwiaździaku, jednak co pół roku wymaga badań. I tu chciałem się zwrócić już do neurologów w sprawie guza, nie guza. Otóż coraz częściej wykrywane torbiele pajęczynówki, którym przypisuje się przeróżne znaczenie, a między innymi też padacz korodność. Ja osobiście nie spotkałem się z tym, żebym miał na pewno uzasadnione podejrzenie, ale pewność, że jest to odoczko, to tak, ale taka nie.
I tu leczeniem są najczęściej wyłącznie zaburzenia psychiczne. Duża praca, która mówi, że w 867 pacjentach z trawieniem pajęczynkiem, to w 12 przypadkach można było udowodnić, że jest to przyczyna padaczki. W naszym z kolei materiale rzeczywiście są to bardzo wyniki pozytywne w zmianach neuropsychologicznych po operacjach, zwłaszcza dużych torbieli pajęczynówki. Dziękuję za uwagę. A ja bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. I teraz proszę Państwa, pani doktor Ewa Czapińska-Ciepiela, której nie trzeba przedstawiać. Proszę bardzo. Dziękuję. Chciałabym powiedzieć dzisiaj kilka słów o leczeniu migreny u naszych pacjentów z padaczką. Na początek kilka danych epidemiologicznych. Migrena jest jedna z najczęstszych chorób współistniejących z padaczką, a jej częstość występowania u pacjentów z padaczką sięga 24%. Co stanowi dwa razy więcej niż w populacji ogólnej. Natomiast z drugiej strony częstość występowania padaczki u pacjentów z migreną to 17%. To już dużo więcej niż w populacji ogólnej. Związek padaczki z migreną jest więc dwutorowy. Diagnoza jednej może poprzedzać drugą lub mogą występować równocześnie. Jako pierwszy padaczkę z migreną powiązał John Hewlings Jackson w 1875 roku, opisując pacjentów z londyńskiego szpitala dla epileptyków i sparaliżowanych. Pisał: widziałem przypadki pośrednie pomiędzy migreną, napadami podobnymi do padaczkowych i prawdziwą padaczką. Jego obserwacje doprowadziły go do wniosku, że niektóre przypadki migreny są w swojej istocie napadami padaczki, po których następuje ponapadowy ból głowy. 30 lat później William Govers wygłosił w Londynie wykład na temat padaczki i migreny. Mówił, że te dwie napadowe choroby często współwystępują u tego samego pacjenta i obie są w swojej naturze podobne. Z kolei w książce swojego autorstwa Pogranicza epilepsji umieścił migrenę spektrum padaczki, obok niej, ale nie w niej samej. Pisał, że choroby te bywają często mylone, a czasem odróżnienie ich od siebie staje się niemożliwe. Oraz, że w niektórych przypadkach jedna z tych dolegliwości może się ujawnić w trakcie trwania drugiej. Co łączy więc padaczkę z migreną? Są to choroby częste, napadowe i przewlekłe. Napady zarówno migreny, jak i padaczki podzielono na podobne fazy: prodromów, aury, ponapadową. Jeżeli napad padaczki lub migreny natomiast nie ustąpi samoistnie pod wpływem leczenia, mamy do czynienia ze stanem padaczkowym albo migrenowym. Migrena i padaczka mają zaskakująco wiele wspólnych czynników wyzwalających napady, a jest to stres, deprywacja snu, fotostymulacja, zmiany hormonalne, czynniki pokarmowe czy alkohol. Pomiędzy epizodami napadowymi pacjenci są relatywnie wolni od symptomów choroby. Zwykle oba te schorzenia mają dobre rokowanie, ale podobna liczba pacjentów pozostaje lekooporna, około 30%. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mają udowodnioną skuteczność zarówno w padaczce, jak i w migrenie. Ta podobna manifestacja kliniczna nasuwa nam przypuszczenie podobnej patofizjologii. I rzeczywiście, w obu przypadkach czynnik spustowy doprowadza do uwolnienia kwasu glutaminowego z neuronów kory mózgowej. Ten kwas glutaminowy w patofizjologii migreny działa przede wszystkim przez receptory NMDA, zapoczątkowując powstanie depresji korowej, która manifestuje się w postaci aury migrenowej, uruchamiającej z kolei migrenowy ból głowy. W fizjologii padaczki natomiast kwas glutaminowy poprzez receptory AMPA doprowadza do wyładowań neuronalnych, które prowadzą do wystąpienia napadu padaczkowego, niekiedy poprzedzonego aurą. Za współwystępowanie padaczki i migreny u tego samego pacjenta o tym decydują czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe, czyli na przykład przebyty uraz głowy. Istnieją dowody na to, że jeżeli u pacjenta z padaczką współwystępuje też migrena, to padaczka będzie bardziej lekooporna, zwiększy się ryzyko depresji u takiego pacjenta, zaburzeń lękowych, a nawet ryzyko samobójstwa. Ból głowy u pacjenta z padaczką może występować przed napadem padaczkowym bezpośrednio, może również występować w jego trakcie lub bezpośrednio po napadzie. Albo jest niezwiązany czasowo z napadami padaczkowymi i występuje wtedy międzynapadowo. Ponapadowy ból głowy jest najczęstszy. Ma zwykle cechy migreny. Najczęściej pojawia się po napadach z utratą świadomości i pierwotnie lub wtórnie uogólnionych. Jest określany przez pacjentów jako ciężki i uniemożliwiający normalne funkcjonowanie, często nawet bardziej niż sam napad padaczkowy.
Mimo to jest bagatelizowany przez lekarzy i jak się okazuje, tylko połowa pacjentów otrzymuje doraźne leczenie przerywające taki ból głowy. Podobna patofizjologia padaczki i migreny i podobny obraz kliniczny sugerują nam, że obie te choroby mogą odpowiadać na ten sam rodzaj leczenia. I rzeczywiście wśród leków przeciwpadaczkowych największe dowody na skuteczność leczenia migreny mają kwas walproinowy i topiramat, ale w ostatnich latach pojawia się coraz więcej badań potwierdzających skuteczność też nowszych leków, takich jak gabapentyna, pregabalina, zonisamid czy lewetiracetam. Do dyspozycji w leczeniu migreny mamy też blokery kanału wapniowego, beta-blokery i leki przeciwdepresyjne, o czym powiem za chwilkę. I po kolei, topiramat ma wiele mechanizmów działania, ma też szerokie spektrum działania na napady padaczkowe. Nie wiadomo, który z tych mechanizmów działania odpowiada za kontrolę migreny. Dawki efektywne w leczeniu migreny to 50 do 100 mg na dzień, z możliwą korzyścią przy podnoszeniu do 200 mg na dzień, w dwóch dawkach podzielonych. Kwas walproinowy, również szerokie spektrum, wiele mechanizmów działania, ma korzystne właściwości stabilizujące nastrój, ale jak wiemy jest teratogenny i o tym powinniśmy pamiętać. Dawki efektywne w migrenie to 500 do 1000 mg na dzień. W postaci dożylnej może być stosowany w stanie migrenowym lub w ciężkich napadach migreny. Gabapentyna jest lekiem trzeciego wyboru w prewencji migreny według standardów EFNS z 2009 roku. Ma właściwości przeciwlękowe. Dawki efektywne to 1200 do 1600 mg na dzień. I pregabalina ma dłuższy okres półtrwania i korzystniejszą farmakokinetykę niż gabapentyna. Udowodniono, że hamuje powstawanie depresji korowej i zwalnia jej prędkość szerzenia w korze mózgowej i obszarach podkorowych. Ma też właściwości przeciwlękowe, tak jak gabapentyna. Dawki efektywne to 75 do 300 mg na dzień. Pregabalina nie znalazła się jeszcze w standardach leczenia migreny, ponieważ nie ma jeszcze dostatecznej liczby badań, które potwierdzają jej skuteczność, ale z doświadczeń własnych wiemy, że pomogła co najmniej kilku naszym pacjentom, u których inne leki były nieskuteczne w migrenie. Flunaryzyna jest blokerem kanału wapniowego. Ma właściwości przeciwdrgawkowe i jest uznanym leczeniem wspomagającym w padaczce. Dawki efektywne w leczeniu migreny to 5 do 10 mg na dzień, najlepiej w jednej dawce przed snem. Z beta-blokerów propranolol i metoprolol mają potwierdzone działanie w prewencji migreny. Ich oddziaływanie opiera się prawdopodobnie na oddziaływaniu na receptory beta-adrenergiczne w naczyniach oponowych. Skuteczne dawki to dla propranololu 40 do 240 mg na dzień w trzech dawkach podzielonych, dlatego że propranolol działa krótko. Metoprolol to 100 do 200 mg na dzień w dwóch dawkach podzielonych dla postaci o przedłużonym czasie działania. Wydaje się, że jest to korzystniejsze dla naszego pacjenta dawkowanie. I beta-blokery należą do leków bezpiecznych do stosowania u naszych pacjentów z padaczką. Amitriptylina i wenlafaksyna to jedyne spośród leków przeciwdepresyjnych skuteczne w leczeniu profilaktycznym migreny. Ich działanie opiera się na modulacji przekaźnictwa serotoninergicznego i noradrenergicznego. Amitriptylina jest trójcyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym. Ma ugruntowaną na przestrzeni wielu lat pozycję w leczeniu migreny. Korzystne właściwości stabilizujące nastrój i regulujące sen. Dawki efektywne to według wytycznych 50 do 200 mg na dzień, ale z uwagi na częste działania uboczne wydaje się nam, że dawki 35 do 75 mg na dzień, najlepiej w jednej dawce przed snem, są wystarczające i dobrze tolerowane przez naszych pacjentów. Należy mieć na uwadze, że inhibitory enzymatyczne, czyli np. kwas walproinowy, hamują metabolizm amitriptyliny, a induktory, takie jak karbamazepina, przyspieszają eliminację. Dlatego jeżeli leczymy pacjenta tymi lekami, to być może musimy dostosować dawkę amitriptyliny. Wenlafaksyna jest z kolei lekiem przeciwdepresyjnym nowej generacji z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, czyli SNRI. Nie wchodzi w interakcję z lekami przeciwpadaczkowymi, ale za to może powodować hiponatremię przez zwiększenie wydzielenia hormonu antydiuretycznego. Dlatego wtedy, kiedy stosujemy karbamazepinę lub oxcarbazepinę u naszego pacjenta, powinniśmy monitorować poziom sodu. Dawki efektywne to 75 do 150 mg na dzień, najlepiej w jednej dawce rano.
I trzeba tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy leki przeciwdepresyjne są bezpieczne u pacjentów z padaczką, ponieważ długo sądzono, że mają właściwości prodrgawkowe i stąd unikano ich włączenia u chorych na padaczkę. Dlatego w 2007 roku dokonano analizy raportów FDA z badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych. Analizowano tutaj częstość występowania napadów padaczkowych u pacjentów leczonych na przestrzeni 20 lat. Co się okazało? U pacjentów z depresją było znacząco więcej napadów padaczkowych niż z populacji ogólnej. Jednak w tej grupie pacjenci leczeni, czyli otrzymujący leki przeciwdepresyjne, mieli tych napadów mniej niż pacjenci otrzymujący placebo. Autorzy tej analizy doszli do wniosku, że w związku z tym depresja zwiększa ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych, ale leki przeciwdepresyjne zmniejszają to ryzyko. W związku z tym należy sądzić, że leki przeciwdepresyjne są bezpieczne dla pacjentów z padaczką. I kilka słów o leczeniu napadu migreny. Tutaj złotym standardem pozostają tryptany. Są oni agonistami receptorów serotoninowych. Sumatryptan, który jako pierwszy został wprowadzony w 1991 roku do leczenia, był rewolucją w leczeniu migreny. Tryptany hamują wydzielanie CGRP w układzie trójdzielno-naczyniowym, tym samym zmniejszając zapalenie okołonaczyniowe. Kurczą naczynie oponowe, a także hamują nocyceptywne szlaki jąder nerwu trójdzielnego w pniu mózgu. Do dyspozycji na polskim rynku mamy 5 tryptanów. Większość z nich jest w formie tabletek. 2 są w formie rozpuszczalnej, ulegającej rozpadowi jamy ustnej. Dostępne teoretycznie przynajmniej są też aerozol, czopki i iniekcje podskórne sumatryptanu, aczkolwiek ciężko je znaleźć w aptekach. Almotryptan jest nowym na polskim rynku tryptanem i zasługuje tutaj na wzmiankę, ponieważ ma korzystny profil farmakokinetyczny i jest uważany za bezpieczniejszy od innych tryptanów. Dlatego, że ma najmniejszy odsetek występowania objawów niepożądanych, zwłaszcza dolegliwości z zakresu klatki piersiowej, takich jak uczucie duszności, kłucie w klatce piersiowej. I teraz, czy tryptany są bezpieczne u pacjentów z padaczką? Już w latach 90. tryptany zostają podane w Kanadzie i w Europie. W ponapadowym bólu głowy u chorych na padaczkę pojawiają się tutaj 2 publikacje na ten temat. Aby sprawdzić bezpieczeństwo takiego postępowania, Czapiński i Terczyński podawali sumatryptan w napadach migreny 38 pacjentom chorym na padaczkę. Monitorowali u nich zapis EEG i ilość napadów padaczkowych. W tym 8 zapisów EEG dokonali po podaniu sumatryptanu podskórnie. Nie stwierdzili wzrostu częstości napadów ani pogorszenia zapisu EEG. W związku z tym możemy uznać stosowanie tryptanów u naszych pacjentów za całkowicie bezpieczne. I co więcej, proszę Państwa, z badań eksperymentalnych wiemy, że stymulacja receptorów serotoninowych może mieć hamujący wpływ na aktywność drgawkową. Kierując się tą przesłanką, badacze irańscy Yant i Pali Zwan postanowili sprawdzić, czy sumatryptan będzie miał właściwości przeciwdrgawkowe. W tym celu podawali myszom substancję prodrgawkową o nazwie pentylenetetrazol, a przed podaniem podawali walproinian sodu bądź sumatryptan. Następnie mierzyli długość napadu, szybkość przechodzenia do kolejnych jego faz i wskaźnik śmiertelności. Okazało się, że sumatryptan miał efekt przeciwdrgawkowy podobny do walproinianu sodu. Prawdopodobnie efekt ten będzie taki sam dla wszystkich tryptanów, ponieważ wszystkie mają podobny mechanizm działania na receptory serotoninowe. I przypadek kliniczny. Kobieta lat 24. W 16 roku życia przybyła uraz głowy. Upadła wtedy na potylicę, nie straciła przytomności. Po 3 dniach miała pierwszy w życiu migrenowy ból głowy, następnie rozwinęła bóle spełniające cechy migreny oraz poranny mioklonik kończyn górnych. W 18 roku życia zdiagnozowano u niej migrenę, włączono topiramat w niskiej dawce, co dzięki czemu uzyskano bardzo niewielką poprawę w zakresie bólów głowy. Mioklonie utrzymywały się nadal rano kilka razy w miesiącu. I co było do przewidzenia, w rok później doznała pierwszego napadu toniczno-klonicznego, który poprzedzony był bólem głowy i mioklonami. Włączono wtedy depakinę chrono. U pacjentki pojawiło się dużo objawów ubocznych i niestety lek ten też nie był skuteczny, ponieważ w ciągu następnych kilku lat pacjentka miała 3 kolejne napady toniczno-kloniczne, w tym 2 z nich po nieprzespanej nocy. Zawsze były poprzedzone bólem głowy i mioklonami. Mioklonie utrzymywały się nadal kilka razy w miesiącu.
a po każdym napadzie toniczno-klonicznym modyfikowano leczenie tej pacjentki. I kiedy przyszła do nas i zdiagnozowaliśmy padaczkę mioklioniczną, była leczona już 5 lekami, w tym lamotryginą w dość wysokiej dawce, topiramatem w bardzo wysokiej dawce, klobazamem, lewetiracetamem i pregabaliną. Po pierwsze odstawiliśmy u niej pregabalinę, gdzieś uznaliśmy, że to nie jest lek na ten typ napadów. Zwiększyliśmy lewetiracetam, dzięki temu uzyskaliśmy ustąpienie mioklonii porannych, ale pojawił się kolejny napad toniczno-kloniczny. Był on poprzedzony mioklonami. Po napadzie wystąpił migrenowy ból głowy, który trwał kilka godzin. Dla pacjentki był on nawet trudniejszy niż sam napad padaczkowy. Zmodyfikowaliśmy znowu leczenie, zmniejszyliśmy tą wysoką dawkę topiramatu, zwiększyliśmy lewetiracetam. Pacjentka pozostaje teraz bez napadów padaczkowych i mioklonii, nadal ma migrenowe bóle głowy, na które został jej przepisany zolmitryptan. Do rozważenia pozostaje też amitryptylina. Udało się odstawić klobazam. I podsumowując, padaczka i migrena to choroby często współwystępujące. Migrena u pacjentów z padaczką jednak często jest bagatelizowana, pomimo że zwiększa lekooporność padaczki, podnosi też ryzyko depresji. Dlatego leczmy migrenę u naszych pacjentów z padaczką, włączajmy leczenie profilaktyczne i doraźne w postaci tryptanów. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Teraz przystępujemy do dyskusji. Korzystając, że mam mikrofon, to chciałem powiedzieć o dwóch lekach, które już nie są stosowane, a które zrobiły na mnie największe wrażenie podczas lektury. Mianowicie pierwsze to była smocza krew. Robiło to duże wrażenie, dopóki nie douczyłem się i nie dowiedziałem się, że to jest po prostu roślina, która się tak nazywa. A druga rzecz to pęcherz moczowy knura, suszony razem z moczem, następnie sproszkowany i w tej formie stosowany, ale się nie przyjął, jak Państwo wiecie. Czy mamy pytania do pana profesora Zaborskiego, bo to po kolei musimy pytać do wszystkich wykładowców. Pan profesor Dąbrzał, bardzo proszę. Ja mam taki komentarz do wszystkich referatów, może na końcu bym się wypowiedział, ale jak już mam ten mikrofon w ręce, to zapytam pana profesora. Bardzo żałuję, panie profesorze, że nie zdążyłem zapisać żadnej recepty, którą pan przedstawił, a przypomniało mi się powiedzenie Piłsudskiego, trochę jest tutaj akurat na miejscu, bo mówię o tych chorych z tak zwaną padaczką lekooporną, że jak wykorzystasz, głową muru nie przebijesz, ale jak wykorzystasz wszystkie sposoby, to spróbuj i tego. Więc nie jest wykluczone, że tu jest jakaś droga, tym bardziej, że ja mam takie doświadczenie, bo wtedy, kiedy jeszcze państwa na świecie nie było, to w większości, przepraszam, bo może niektórzy już byli, to w Łodzi, jak ja pracowałem jako lekarz na prowincji, tak zwany, to miałem takich, to byli tacy dwaj epileptolodzy, ja już tu kiedyś może mówiłem o tym. Jeden był w Łodzi, a drugi w Warszawie. Ci epileptolodzy mieli bogaty arsenał leków przeciwpadaczkowych, ograniczało się do 5 czy 6 leków tylko i tylko to znali, ale ich tajemnica polegała na tym, że przyjmowali pacjenta i co miesiąc kazali przychodzić i zmieniali kolejność tych leków, skład tych leków. I tak odzyskiwali jakieś sukcesy osobiste, materialne, ale i sukcesy psychologiczne, muszę powiedzieć, bo ja poniosłem osobiście porażkę, lecząc nowoczesnym lekiem, bo wtedy jeszcze nie było karbamazepiny, ale zapisałem chorej fenytoinę i ona była bez napadów, ale oczywiście napady wróciły po pewnym czasie i oni ją wyleczyli, znaczy wyleczyli. Jakiś czas nie miała w ogóle leków. Co miesiąc kolejki ludzi, oni nigdy się nie pochylili nad chorym, żeby chorego zbadać. Absolutnie nie mieli czasu na to, żeby zbadać. Nawet jak jedna asystentka zastępowała jednego z tych lekarzy, bo był na urlopie i zobaczyła żona lekarza, która była kasjerką, zobaczyła, że ona bada pacjentów, to ona mówi, pani psuje mężowi pacjentów w ogóle. Takie było. Więc, ale ja myślę, że ja znajdę tutaj w tym streszczeniu jakąś receptę. I zastosuję. No to w ogóle jeżeli nic nie pomoże. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze są pytania do pana profesora Zamorskiego? Jeżeli nie, to mamy następnego referenta, pana profesora Bardowskiego. Proszę bardzo. Czy są pytania do pana profesora?
Ja mam do każdego komentarza. A, no to już są, to już. Ja nie chcę być tutaj komentatorem, bo może za często zabieram głos, także no, pan profesor pięknie przedstawił nam schemat epileptogenezy. Bardzo to ładnie jest. Jedną rzecz tylko muszę powiedzieć, że jak do tej pory medycyna nie znalazła nic, żeby ten proces zahamować. Stąd też te leki wszystkie, które są, to one działają na zdrowe neurony niestety, tylko one hamują propagowanie padaczki, ale działają na zdrowe neurony, nie na te chore, schorowane, które ledwo już żyją i które organizują to wszystko. I dlatego też my mamy te problemy. Dlatego też nie ma profilaktyki żadnej, tak jak pan profesor powiedział, po udarach mózgowych, a nie tylko po udarach, bo po urazach, a niestety wciąż mamy zjawisko takie, że ludzie, którzy doznali urazu głowy, nawet bez utraty przytomności, trafili do szpitala na chirurgię zwykle urazową, wychodzą z zaleceniem brania najczęściej luminalu w dawkach takich subminimalnych przez czas nieskończony, no nie wiadomo jak. No i tak jest do tej pory, tak głęboko zakorzeniona jest wiara w skuteczność profilaktyczną luminalu, że no nie daje się tego wykluczyć. Ale ja będę jeszcze zabierał głos, przepraszam. Ale najpierw do pana Pradowskiego, profesora Pradowskiego pytania, czy są jeszcze jakieś? Moja taka mała uwaga jest to o częstości w ogóle udarów mózgu. No w Chinach to jest drugi po chorobach nowotworowych czy sercowo-naczyniowych przyczyna udaru, ale w Polsce podobno wychodzi na czwarte miejsce, bo POHP jest taką trzecim czynnikiem, a to jest tak, też na pewno. Dalej proszę, mamy następnego wykładowcę. Do obiadu jeszcze mamy. Tak, to pana profesora neurochirurga. Tak już. To muszę powiedzieć, proszę państwa, dlatego że ja od lat toczyłem wojnę i już teraz już nie toczę, bo już nie mam sił, bo siły mnie opuściły, ale toczyłem wojnę o poprawność językową. I już mi się udało zwalczyć nerwoból nerwu trójdzielnego. Już nie używają w redakcjach, poprawiają, że to już jest neuralgia trójdzielna czy nerwoból trójdzielny, bo to masło maślane, neuralgia nerwu, no po co to używać? Tym bardziej, że takiego odpowiednika angielskiego nawet nie ma, a teraz angielski jest w modzie, nie rosyjski, tylko na angielski się powołujemy. Więc to mi się udało. Udało mi się jeszcze kilka, ale tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz, która mi się nie udała i skapitulowałem. I już przyjmuję tak, jak jest. To znaczy leczenie guza, leczenie padaczki, leczenie choroby, leczenie migreny i tak dalej. My nie leczymy migreny ani guza, bo to jest niepoprawność językowa, która jest przyjęta, zakorzeniona już. Niestety, ale tak już jest. No i na to nie mamy rady. Przecież my wręcz przeciwnie, medycyna dąży do tego, żeby zniszczyć tego guza, zniszczyć stwardnienie rozsiane, nie wyleczyć, prawda? Leczymy chorego. A tutaj to z. Potrzebne byłoby tylko. No ale tak się już utarło, język polski poprawny nie zawsze jest praktycznie stosowany. Teraz dążymy do skrótów, także leczymy guza, migrenę, jest wszystko w porządku. To dziękuję. Czy do pana profesora Kwiatkowskiego, piękne prezentowane przypadki guzów u dzieci. Ma doktor Czapiński. Ja najpierw do pana profesora Domżała. Otóż pan profesor Domżał jest, zdaje się, tak jak mój szef i mistrz, docent Jedliński, tak zwanym purystą słownym, który uczył języka polskiego całe życie. Między innymi pamiętam taką formułkę, której mówiło się tak na zebraniach sekcyjnych, w wykonanych badaniach dodatkowych stwierdzono, i to się wymieniało, co stwierdzono, a docent Jedliński mówił tak, a po co piszesz wykonanych, czy w niewykonanych mógłbyś coś twierdzić? Ale wracając do pytania do profesora Kwiatkowskiego, to ja chciałem się odnieść do torbieli pajęczynówki. Otóż torbiele rzeczywiście w większości przypadków są absolutnie niezwiązane z padaczką i tak ja też uważam. Jak pacjenci mi się pytają, a robią to dość często, czym jest torbiel pajęczynówki, to mówię im tak. To jest tak, jakby pani woreczek nylonowy napełniony wodą wrzuciła do oceanu. I to mniej więcej działa, bo jest po prostu, znaczy uświadamia, że na ogół torbiel nie ulega kolizji z mózgiem i nie daje padaczki. Ale widziałem też kilka takich torbieli, które powodowały inwolucję płata skroniowego. I to jest opisywane, w dodatku jeszcze,
U tych pacjentów z padaczką była stronność w badaniu EEG, która świadczyła o tym, że ognisko padaczkowe jest po tej samej stronie. Czy możesz się do tego odnieść jako neurochirurg? Dziękuję. Tak, rzeczywiście zdarza się w kontrolowaniu obrazu torbieli pojęczynówkowych, że one mają inwolucję, zmniejszają się. To tych torbieli szczeliny Sylwiusza raczej nie dotyczy, ale czołowych owszem i tych torbieli głębokich. Ja się z Tobą zgadzam absolutnie, że jeżeli jest taka mała nawet torbiel, jak pokazałem, a która jest w obrębie hipokampa, to ona ma na pewno czynność padaczkorodną. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I tutaj operacja jest do rozważenia. To na pewno wszyscy wiemy o torbielach nadsiodłowych, że je trzeba operować, ponieważ one doprowadzają do zaburzeń psychicznych, a poza tym dramatycznych endokrynologicznych, które są już nieodwracalne. I trzecia, o których mówisz, że rzeczywiście inwolucja, to dotyczy tego styku skroniowo-ciemieniowego. I to są najczęściej pacjenci, którzy mają progresję zaburzeń psychologicznych, może nie psychicznych, ale takich psychologicznych. I w tej chwili no, u nas gdzie toczy się takie badanie nad tymi objawami neuropsychologicznymi. Tak, tu jest wskazanie do zabiegu, kto się zgadza. Jeszcze raz dziękujemy za bardzo takie racjonalne podejście dla dzieci z guzami, z padaczką, że nie zawsze trzeba to operować i to świetnie pan profesor to przedstawił. Czy jeszcze ktoś do pana profesora ma pytania, uwagi? Nie widzę. Do pani doktor. Migrena. Czyli migrena. To ty za momencik, bo ty podsumujesz. Więc ja nie jestem purystą językowym, ale ostatnio słyszałem pogadankę profesora Miotka i dowiedziałem się z tej pogadanki, że skróty obcojęzyczne czytamy po polsku. Ale nie wierzę w to, żeby w Polsce czytano SRI, tylko wszyscy mówią SSRI albo SSRI. No. Więc nie wierzę w to. Część po angielsku, część po polsku. Tak, to tak, to słowo, tak jest. Już daję. Ale miodek jest, też ma swoje wzloty i upadki. Wracamy do początku. I jest bardzo elastyczny. I mówi, że mowa polska jest żywą mową, żywym ciałem i jest elastyczna i się dostosowuje do rozmaitych wpływów obcych. I żeby nie wiem jak było, to MRI pozostaje MRI, SM pozostaje SM i tak dalej, i tak dalej. Ale ja konsekwentnie, ponieważ nie mogę opuścić Ewy w swoich komentarzach, bo byłoby niesprawiedliwie, pomyśleliby organizatorzy, że coś mam do nich. A nie mam, chcę wręcz przeciwnie, chciałem tutaj pochwalić kontynuację tradycji rodzinnych i poprawność językową w referacie. Proszę Państwa, no my pochwalamy wszystkich wykładowców i chyba to będzie najlepsze zakończenie, ale jeszcze są pytania, bardzo proszę. Ja już pójdę tam z mikrofonem. Ja do Pani Ewy mam pytanie. Otóż dyskusja nad podobieństwami między padaczką i migreną trwają od bardzo wielu lat. Nawet były takie poglądy, że to jest jedna choroba. Nawet do jakiego pomieszania poglądów doszło, to niech świadczy fakt, że kiedyś był produkowany taki lek, który się nazywał Hydergot, który w swoim składzie zawierał zarówno hydantoinę, jak i ergotaminę. Czyli to był taki lek chyba na jedną i na drugą chorobę. Ale w tej chwili jakby patomorfologicznie te choroby są wyraźnie rozdzielone. To znaczy lokalizacyjnie uważa się, że padaczka swoją lokalizację ma w korze mózgowej. Natomiast co do migreny dominują dwie teorie. Jedna to jest teoria sensytyzacji neuronów zwoju trójdzielnego, a druga starsza teoria naczyniowa, która właściwie traci w tej chwili na ilości swoich zwolenników. Dlatego mnie zadziwia skuteczność leków przeciwpadaczkowych w odniesieniu do teorii sensytyzacji neuronów nerwu trójdzielnego. Czy Pani może ma jakieś wiadomości, informacje, w jaki sposób wpływają leki przeciwpadaczkowe właśnie na sensytyzację neuronu trójdzielnego?
Czy jest to bardzo jeszcze trudne pytanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, że migrena działa poprzez sensytyzację i obwodową neuronów nerwu trójdzielnego, ale też i ośrodkową. I być może dzięki leczeniu profilaktycznemu leków przeciwpadaczkowych działamy na tą sensytyzację ośrodkową. Bo na przykład tryptany jako leczenie przerywające działają głównie na obwodową, czyli działają na obwodzie i tak naprawdę według takich nowszych badań one na w pniu mózgu już nie mają takiego dużego działania, ponieważ nie przechodzą tak bardzo przez barierę krew-mózg. Oczywiście trochę przechodzą, ale jest to jednak ich działanie na wydzielanie CGRP, na zakończeniach nerwu trójdzielnego jest ważniejsze. Natomiast myślę, że leki przeciwpadaczkowe działają właśnie na te neurony, które już idą do kory. Tak, jeżeli to odpowiada na pytanie pana doktora. Pan profesor Paradowski. Ja jeszcze tylko króciutko. Chciałem powiedzieć, że się pojawił nowy kierunek leczenia migreny, przeciwciała monoklonalne. Są pierwsze doniesienia i przedstawiano to w Bostonie na Amerykańskiej Akademii, nawet z dobrym efektem, zwłaszcza u tych chorych, gdzie żadna terapia nie przynosiła efektu. Dziękuję. A jak pani ocenia zagrożenia wynikające z działań niepożądanych, tak jak na sumatryptanem straszono przez... dosyć poważnie straszono. Jak to wygląda teraz przy już wieloletnich doświadczeniach? Czy rzeczywiście jest to zagrożenie krążeniowo-sercowe tak duże? Znaczy, ja przekopałam się też przez literaturę na temat tryptanów, no bo moje doświadczenia są powiedzmy paroletnie, a nie parenastoletnie. I właściwie wynika z tego, że zagrożenie nie jest duże. To znaczy nadal ryzyko sercowo-naczyniowe, które jest zwiększone, jest przeciwwskazaniem do stosowania tryptanów, ale no to tak jak też ciąża i kilka innych jakby no schorzeń i fizjologicznych stanów. Natomiast nie jest to bezwzględne przeciwwskazanie i wydaje się, że były badania na ten temat prowadzone, z których wynikało, że rzeczywiście kilka incydentów sercowo-naczyniowych się zdarzyło, ale nigdy nie udowodniono, że one były w ogóle związane z tryptanami tak naprawdę. Tak. Jeszcze Piotr, tak? Słówko do tego. 6,5 tysiąca badań mniej więcej sumatryptanu, jeśli chodzi o powikłania sercowo-naczyniowe i w żadnym nie wykazano żadnej znamienności statystycznej, więc wydaje się, że problemu nie ma. Notabene jedna z naszych pacjentek, która doznała zawału serca z ciężkimi migrenami, które jedynie ustępowały po sumatryptanie, chowała sobie go pod materacem, bo jej bezwzględnie zabroniono tego, żeby zażywała w okresie zawału. Nic jej się nie stało. No tak, jeszcze mamy 2 minuty. Tak. Chciałam jeszcze o tych przeciwciałach monoklonalnych, bo rzeczywiście to jest leczenie, na którym jakby opiera się teraz cały świat nowoczesny leczenia migreny, ale nie mówiłam o tym w ogóle, dlatego że w zasadzie żaden z tych leków jeszcze nie jest dostępny. Wszystkie są w fazie badań klinicznych, no a też nie wiadomo w ogóle, jaki one mają wpływ na padaczkę, no bo jak wiadomo w badaniach klinicznych jednak są osoby zdrowe, poza tym, że mają migrenę, więc trudno tutaj się do tego odnieść. Też może być podłoże immunologiczne. Tak. Jeszcze pan profesor tak, zdaje się dobrze. Czeka pan profesor. Tak, ja tylko chciałem w obronie na pomoc przyjść, panie Ewie, bo tutaj przyciska. Ale nie my chyba. Nikt nie miał tylu dyskutantów, co świadkowie są wszyscy. To dobrze. Rzucili się na panią tutaj wszyscy prawie. Proszę państwa, nie ma leków przeciwpadaczkowych. One są tylko zarejestrowane w leczeniu padaczki. Ale to nie są, to są leki, które są stosowane w wielu innych chorobach, również i w migrenie. Ta cytowana sensytyzacja, której nie znoszę, bo uważam, że to jest uwrażliwienie i niepotrzebnie tutaj się silimy na jakieś sensytyzacje, to jest nic innego jak efekt właśnie działania hamującego na układ nerwowy. No przecież one są wszystko, to są leki hamujące wyładowania, patologiczne wyładowania się stosuje i w padaczce, i w migotaniu przedsionków nawet, i w migrenie. No to są leki zarejestrowane w leczeniu padaczki, dlatego też jeżeli zapisujemy chorym
na migrenę, lek przeciwpadaczkowy w cudzysłowie, to powinniśmy powiedzieć, że to jest lek nie przeciwpadaczkowy, tylko zarejestrowany, ale on jest przeciwnapadowym władowaniom wszystkim. Zgadza się? Dziękuję. No tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jest. Tak? Proszę Państwa, teraz zapraszamy Państwa na obiad, natomiast bardzo prosimy, żeby przyjść tak 10 minut, 7 minut przed końcem, znaczy przed początkiem następnej sesji, ponieważ firma Elmiko ufundowała jak co roku dla Państwa nagrody i będzie losowanie, kto zwycięży tym razem nagrody. Bardzo prosimy, bo oczywiście nieobecni na sali nie będą mogli ich odebrać. A my dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy serdecznie.